jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz Company przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultraczułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesis-zone.com, link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń, a z kodem Bladi 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. To ja, a ten strasznie cicho jesteś, weź się podgłoś. Halo, no. No, teraz lepiej. Szanowni Państwo, przed Wami Brain Show. Wspaniały program z jeszcze wspanialszym prowadzącym. Ty, ja grałem kiedyś coś takiego na PS3. Masz 5 milionów, a to Bas się nazywał, to zajebiste. Pora przedstawić naszych... O, pora przedstawić naszych zawodników. Nie słyszysz? Pablo! Pablo, to ja! Pablo! Artur! Artur! Postawa zgarbiona, strach w oczach, nie wie co zrobić z rękami. Gdyż nie świeżak w naszym teleturnieju. Sebek! Dobrze, że jestem tylko prowadzącym. Nie chciałbym z tobą konkurować. Każdy niech się przywita, jak to mówi. Wiadomo! Jako tu byś szkolny w ogóle. Hej, hej! Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. Lambert! Lambert! Witam widziałem, wszystkich! Były czytane ciężkie encyklopedie. No, nieźle. Może jest to jakiś sposób? Zeus! Zeus! Nowy uczestnik. Jego poprzednik zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie, no, trzeba przedstawić zawodników, co to jest turniej. Dawid! Dawid! Hej! Pasuje! To to może być? Pasuje do Ibiego, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Liczę na ciebie. No nie, źle, Ryszard. Jak przyszły zwycięzca. Dobra, zaczynamy teleturniej. Teleturniej jest wiedza, więc postarajcie się ogólnie. Czas rozkręcić tę karuzelę wiedzy. Startujemy! Wyścig, czas zacząć! Zaraz polecą iskry z palców. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zgarniecie. O nie! Ale o nie! Kategorii. Musisz wybrać geografia? Czemu nie internet? Czemu nie internet nie wziąłeś? O nie! O nie! To jest kraj! No. Ojojoj! Oj, oj. To nie, jest kraj! No. Chciałbym powiedzieć, to jest kraj! Kto odpowiedział poprawnie? No. Chyba nie podpasowało. Ja nie oglądam. To jest kraj! Łatwo! Łatwo z wami! Nie mogłem się skupić, to... Z kim tu po... Poczekaj, nie mogę się skupić! Nie, nie wiem. Boże. Nie to! Kurde, źle odpowiedziałem! Załóż, źle zaznaczyłem. Ja nie wiem, czy ja... Pamiętam, czym ja zaznaczam. Na odpowiedź. Lambert! Mówię, tak myślałem, że to... Ustalasz nowy rekord odpowiedzi! O kurde! Jak nazywa się największa włoska wyspa? Włoska wyspa. Co? Ja... O nie, ja nie wiem, czy dobrze kliknąłem. Ja też nie wiem. Ja też nie. No, chyba źle. Ja też nie wiem. Los! A nie, jednak dobrze. Dobrze, nareszcie! Nareszcie pierwsze dobre odpowiedziane! Tak, tak! Żółtą koszulkę lidera. Kurde, Mordini jest najmądrzejszy! Kto jest? W którym województwie nie ma parku narodowego? O nie! O nie! Kurde, to proste akurat. Dobra, pewno to. No, Łodzi mi się. Chyba, że Ejbiego. Nie, no przecież Łodzi, w Łodzi Park Narodowy! Błagam was! W Łodzi Park Narodowy! Cicho! Który kraj leży na dwóch kontynentach? Ja nawet jakbym wiedział, kurwa, to nie pamiętam, czy to jest PL. O, proszę, proszę, proszę. Dobrze, proszę, wiecie. To. No, USA, no, oczywiście. Ja muszę się chwilę zastanowić, to nie jest takie proste. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Jak wy. Jeee! Mistrz umysłu! Kto wiedział? No, Turcja ten. Egipt też. Nie, no, Egipt nie, no, on jest w Afryce. Ale też leży. Przecież to jest nie przychodzi z Rosji Iraka. No jest. Dobra. Nie będzie ten. Dobra, zobaczymy. Ale Meksyk. Tak, trochę się chyba pospieszyłem. Od marnych imitacji. Nie przechodzi. A nie, dobrze dałem. Jednak, Maroko jako... nie przechodzi z Wrotnik Raka. Wy nie wiecie, gdzie jest Wrotnik Maroko pewnie. Zniszczenie powierzchni skalnej poprzez uderzanie w nią ziarnami piasku niesionymi przez wiatr to... Co? Poczekajcie, bo to jest... Ja chyba wiem. Ja nie mam pojęcia! Nie... Dobra, ja będę strzelać, nie wiem. Nie wiem. Dobrze, powiedz. Korozja tego A jednak! Jest, wiedziałem! Ale to jest K.
Korozja to jest rdza. Korozja to jest rdza, ta. Dobra, to też karazja. Bo korozja była zła. Nie, korozja była zła. Nie, korozja była rdzą. Ej, też wam się pokazuje. Też wam się pokazuje, czy się Mike napisz SK, to wysterować sesję zdalną? Nie, nic nie ciskaj. Ale nic nie klikaj, no. Szczerze mówiąc, to ja nawet jakbym wiedział, to nie odpowiem, bo nie pamiętam, który przyszedł. A teraz trochę wybuchów. Jedziemy z dynamitem. Pierwszym oglądałem TikToka i nawet nie wiedziałem, że mam odpowiedzieć. Masz psa? Cicho! Przekazujecie dynamit dalej. Komu aha! O! Ten traci punkty! O czyli nie, dynamit! Ryszard. Taka zabawa! Jak tak patrzę, dobra, Ryszard, wybierasz kategorię. To czego nie wybierz mądrze, Ryszard! Rysiu, wybierz mądrze! Moda, nie! TV, dobrze! Dobra, sprawdźmy, co leci w telewizji. Będzie źle. Na początku myślałem, że to jest ty, ale okej. Ty! Łap ten dynamit! Co to ma być? Odpowiada! Jak nazywasz? Popularny kanał telewizyjny. Ja. Proste, proste. Disco Channel! Dobra, teraz ja. Był prowadzącym programu rozmowy... Co to jest w ogóle? Rozmowy tego, no, musisz się zastanowić teraz. Kaiser, dobra. Nie, nie to! Ojeju, tyka, tyka! Jak nazywa się pierwszy w Polsce sprzedawany telewizor w całości polskim? Neptun! Odpowiadam, Neptun! Aladyn! Czemu mi odwrotnie wybieram? Co jest nie tak? No niestety źle wybrałeś! W czym określa się wielkość telewizorów i ekranów? A to proste akurat. Piksy, decymetry! Piksele! Pierwszy przewodowy pilot do telewizora o nazwie Lazy co do chuja? Bones został wyprodukowany w 1950. Nie ma. Co za pech. Co za pech. W którym kraju jako pierwszym wprowadzono regularne transmisje telewizyjne. O, to nie wiadomo. Busa? Wybuchnie w twoich rękach. A niestety nikt cię nie słucha. A może by Musa w sumie? W historii oficjalny kanał telewizyjny w Polsce to... TVP! TVP! Zaskoczeni! Jeszcze chwila i twoje punkty pójdą z dymem! Nie. Creative Technology to hasło reklamowe. O kurde, szybko! Tak, tak, chyba do... Nie. Nie, nie mam kurde. Pojęcia, też bym nie wiedział. Marka SpongeBob jest własnością z... No i co? No i nie wiadomo co. O, dobrze, jaka tu znajomość. Masakra. Gdzie znajdziesz codziennie niskie ceny? Nie zdąży! Wypik na pytaniu! Ej, to ustawione jest! Ja pierdolę. Udało mi się poziom. Ale jak mi wy... Ale kurde, mieliście niby bomba, ale kurde... Czas na dużą ekstra. Dawaj, Sebek. Kipnęło mnie. Radość z jazdy to hasło reklamowe. O Jezu, czekaj. Oj, tu? Nie, chyba nie. Audi, wiesz? Chyba nie. Katarzyna Pakosińska występowała w kabarecie. Ja chciałem dać Audi. Nie ma pojęcia. Ona była w... czekaj, to jest ten przycisk. Coś czujesz do tego dynamitu. Neonówka. Nie, kuźwa. Też mi strzelał, bo tylko ten kojarzę! Odbył się. O ja pierdzielę, dobra, strzelam! Strzelam ty! Ja bym niżej dał. Nie, chyba niżej nie! To nie jest już chyba. Wydaje mi się, że jest takie stare. O ja! Królowe życie. To ETP! Sebek! Jak to na rekord? A nie, Sebek leci na rekord! Ja lecę na rekord, dobra. Nie, bo on mi to zazna. Według uczestniczki programu Familiada więcej niż jedno zwierzę. Proste! Leto! Owsa? Lama! Nie. Czekaj, bo ja nie widzę, który to jest przycisk! Alpaka! Dynamit wybucha! Ten? Nie! Stado! To miałem, stado. No ale nie, bo to chodzi o to, że ja mam inaczej ustawione przyciski na tym, ja niż na padzie. Ale owca też no, była. Nie, a to nie była lama? Była, ale kilka razy odpowiadali. No, twój wynik idealnie. No niestety, Sebek! Sebek, to zobacz sobie, jakie masz przyciski! No właśnie chodzi o to, że jakby wiesz, że inne kolory są w innych jakby numeracjach, dziwnie to jest. Ja sobie zrobiłem screena po prostu. Nie, nie no, masz takie, wiesz. Poproszę po jednej. Tak jest! Po jednej. O nie, źle, ładne. Teraz ja, o nie! W którym roku został wyemitowany... O nie! Poczekaj chwilę, skupienie. On był stary. Ale czy aż tak stary? 1099 chyba, co nie? Czy 2000? Na pewno. Dobrze! Jaką nazwę nosił pierwszy telewizor? A oglądałem te pierwsze odcinki z Kiepskich. No, jak wyglądał? No, przykro mi, Ryszard. No.
Kto sponsorował produkcję dwóch pierwszych sezonów kreskówki Flintstone? Oj, oj, oj. To byłem ja. Jack Daniels! Nie, mi nie zaznacza to, co chce XD. Ale może źle klikasz. Inaczej masz na padzie, inaczej masz na padzie niż na tym. Na twoim miejscu bym już zagrywał. Góra to chyba dół jest, wiesz? Jakby to nie chodzi o kolory. No właśnie. Ale lewo, prawo jest dobrze, ale góra to jest dół, a dół to jest góra jakby, no. To nauczy się tego. Dobra odpowiedź, podaj dalej. Dobrze. I co, tak jest? No to nauczy się klikać. No, zmieniło się, no. Na ulicy Woronicza 17 w Warszawie mieści się... Nie, ja nie wiem. Akurat nie. Dawaj się tam szybciej. Co jest? Da się zmienić te przyciski, kto był prowadzącym telewizji telewizyjnego Awantura o kasę? O, to pierwsza prosta akurat. O, w lewo uderz. Zbliżamy się do wybuchu. No, klikam w dół, mi tak bombowo. Ale źle. A co kliknąłeś? W dół. No, no i bisza i... Nie no. Czemu nie zet? Przysibisz był chyba w Awanturze o kasę. No nie, dziwo nie. To musi być Ibisz. Co? Przysibisz był w Awanturze o kasę. No, mi się wydaje. Nie wiem, może się stało, że to robię. Brawo, lądujesz na szczycie tak, to było. Ryszard, zabieram gratulacje. Zabieram po 300 zł z konta każdej drużyny i szłam państwa. No właśnie. No, to zawsze Ibisz to mówimy. Dawid został zwycięzcą którego z tych programów. Ale żeś telewizję, no dawaj. Idę. Nigdy w życiu! Nie, szansa na sukces! Szansa na sukces! Jest najlepszy wynik w historii polskich startów w konkursie piosenki Eurowizji? Tam chyba... No proste. Też widzę też drugie miejsce. Drugie. Impossible. Ale to zależy, bo ta była chyba pierwsza, nie? Węgiel chyba była pierwsza w młodzieżowym, nie? Tak jest! Też bym wstawił w Adidasa właśnie, tak mi się kojarzyło. Kto był prowadzącym programu muzycznego? Ale Edyna Żółniak zajęła drugie miejsce. Ja wiem. Dobrze! No, dobrze! Młodych, jaki ty jesteś, wy mądrzy jesteście! Kto prowadzi teleturniej? Milionerzy? No kurwa, no! To jest proste, ja to wiem. No czekaj, bo teraz muszę kliknąć. Ten? Tak, nie. No nie ten przycisk! Co leci zdałeś? To pierwszy serial telewizyjny w historii, no, przez którą dziwne to. Ale był Urbański, prawda? No, tak. No, na pewno kliknęłeś Urbański? No, tak. Tak. To czemu niektórzy... Co nie czujesz do tego dynamitu? Ale on był pierwszy. No ja znowu coś... Może kliknąłeś źle i tak mi pokazuje, jaka jest poprawna odpowiedź. Być może. Czekaj, to jak słuchaj, nigdy nie była emitowana w TVP? Że to? Wybucha. Tak, no. Niespodzianka. No i kliknąłem to! Ej, może kliknąłeś coś innego i dla pokazuje no, po prostu... Nie, jak nazywa się stacja telewizyjna, na której emitowany był serial młodzieżowy iCarly? No, to był Sebek! Co? No, ale to było no, chyba Nickelodeon. Ale mi się wydaje, że on zły przycisk naciska po prostu. Nie no, po prostu stacja sabotuje Sebka, bo go nie lubi. Wynik do ciebie pasuje. Ale ja nie wiem, jak te przyciski są. A mówiłem nauczyć się, a to nie. Pierwsza rzecz, która była potrzebna. Dobra, to spróbuj. Na fotel lidera. Dobra, ogarniesz Sebek, to wierzę w ciebie, dasz radę, ogarniesz nie, to. Ja też sam w siebie wierzę. Się zakończyła. No ale nie ma co oszukiwać. Emocje jak na grzybach. Emocje jak na grzybach. Z ostatniego na trzecie wskoczyłem. Będę musiał sobie podgłosić trochę grę, ale nie chcę wam minimalizować gry. Przed nami kolejna runda. Ale z tym Urbańskim celowałem w Urbańskiego i kliknąłem jakby, że na Urbańskiego i... Może nie kliknąłeś na Urbańskiego. No to może właśnie faktycznie inaczej jakby to kliknęło i pokazuje prawidłową odpowiedź może faktycznie. Ale szczerze? Wcześniej to normalnie działało. Lambert, wybierz kategorię. Zobaczymy, co wybierzesz. Który chcecie? Budowle i zabytki, kurwa, nie wybieraj tego. Kraje. No. A symbole? Jak nie, chcesz, no, ty decydujesz, Lambert. Możesz symbole. Jeżeli w symbolach będzie jeden symbol, to... Nie, no nie wierzę. Nie. Symbolem hi-fi oznaczamy? High five? Oj. A, to wszyscy dają, o kurde. A, kto szybciej. Dawaj, przygłaszczy sobie. I teraz kradniesz kogoś. Oj, teraz tylko kradasz Sebek ludzi. Dawaj, możesz wybrać, kogo chcesz. Weksjemu ukradnij. O, ruszasz tą rączką, widzisz? Tak. Ruszasz rączką. No, Mordiniemu ukradnij, szybko. Mordiniemu, szybko! No właśnie, próbuję! O, tu był Mordini, minęłeś go, za daleko, tu jest Mordini, dawaj go! Nie! Okradnij, dawaj, akcja, to musisz coś nacisnąć, nie no, wiem, masz no jakiś... No właśnie, próbuję! Nie ten, to jest escape. O, udało Bankie! Się! Dawaj pieniądze! Ale cię załatwił. Czemu tak dużo? Czemu nie? Ja cię kręcę. Ale nie napawaj się tym. Hello, Eloxedus. Konkurencja nie śpi. Symbolem klanu Ucicha jest. Klan o! Ucicha.
No, dzięki. Ha. Nie to! Ja zapomniałem, że mam klikać. Sebek! Akurat no oglądałem. Ja zapomniałem, że to jest pytanie do wszystkich! Dobra, okradę. Ej, Sebek, jak ty jesteś dobry w tej kategorii? Ja jestem potężny teraz, gdzie tak, jest dawaj, Lamberta, wiesz, najpotężniejszy. Lambert, ty. Widzisz, ten, zmieniają się koleje losu. Dobra, muszę się skupić, bo... Zeus! Zostajesz nowym liderem! O nie, zaraz będzie Lambert. Aha. Łatwo! Kurde, nie zdążyłem Mordini, ja wybrać ofiarę. O nie, tylko nie Mordajni! Leci. Kto wybierze? Albo nie leci. O, jednak Zeusa. No, jak tu się wszystko... Jak tu się zmieniają koleje losu. O 180 Mordini. Stopni się ta gra teraz obraca, no. Co nie? Dosłownie. A wszyscy równo jesteśmy. Boj to skrót od... Bardzo ostra jazda. Ej, powiem wam, że tu chyba trzeba losowo kliknąć, bo tak szybko się ten... Możliwe. Chodź tu, Mordi. Bo, no sorry, masz tych punktów troszeczkę dużo, wiesz? No dobra, dawaj. No. Ej, patrzcie, łapiecie, że Sebek był ostatni, a jest już prawie na pierwszym miejscu. Szybkie paluszki. Co nie? Szybkie palce. Młodzieńska kategoria, to wygrywa. Zbyt długo. Konkurencja nie śpi. Rozwinięciem skrótu LG, popularnego południowo-koreańskiego przedsiębiorstwa, jest... Kurde. Będziemy trzymać się od ciebie z daleka. Dawaj to. Sebka! Dawaj pieniądze! No, Sebek, i co? Zmienia się wszystko! No. Ej, czyli tutaj generalnie jakby się nie zarabia, tu się wymieniamy punktami. Tak, trochę. Żółto. Tu się wymieniamy punktami. Co oznacza skrót CS? Wyrównia się. O Boże, dobrze. Co ja kliknąłem? Ej, mnie weszło, kurwa, przecież kliknąłem to! Ale o, gówno. Za późno. Dobra, jak już... Ja się zastanawiam, czy to mi w ogóle wchodzi. Może mi nie działa teraz, już pan się popsuł. No dobra, to wezmę kakiera, bo dobrze mówi. No, co? O, ale cię załatwił. No i Sebek, lecisz na koniec. No nie, a tak się dobrze Dawid. Szło. Dobra, Dawid. Teraz fokusujemy na Turacie, no. Masakra, jeszcze się spotkamy. Masakra. Jak? Dwa pierwsze miejsca. Symbolem czego jest Feniks? No kurwa, klikałem! A nie, odrodzenia. Jak debil, a ja ognia, bo myślę, nie no, Feniks to ogień, od razu. Ale w sumie racja, odrodzenie. Weź mi to oddaj, z powrotem. Nie zabrałem w ogóle, chłopie. No ale no. Mówisz, fokus Artur. Dawid! No to fokusuję Artura teraz. Chyba ci coś... Wow, ale dałeś Dawid, uwagę. Jak Artur teraz wygrywa. Chyba jest symbol. No. O! Dawid! Co jest? No, kurde. Dawid najszybszej. Niestety, ale oni losowo klikają. Nie, jak losowo? Nie, nie kliknąłem losowo. To 0,05 sekundy ci to zajęło. Nie to. My mamy gołę. Ja nie sądzę. On jest chrześcijanem przecież. No właśnie. No właśnie. W matematyce oznaczana jest silnia? Kurwa, nie moja, nie zdążyłem przeczytać nawet! Ja nie zdążyłem przeczytać! 0, 0, 0, 1. Ja wiecie co, ja myślałem, że będzie symbol wykrzyknika i tak czekam na symbol, a patrzę, co są słowa. I mówię sobie, no nie. Czym jest silnia? No to jest to, 1 razy 2, 2 razy 3, razy 4, razy 5. Skakujesz na fotel lidera. No, jak masz silnia 3, no to 1 razy 2, razy 3 na przykład. Ale się tutaj emocje zrobiły, aż mi się skarpeczki. Siema, siema, widzowie, elo, elo. Ja jestem Pablo, jak coś. Sebek, patrząc na ciebie, skończyło się chyba. Obawiam się, że ludzkość niedługo wygra. Nie, jeszcze 6 rund. Zeus. Ale chodzi mi o tą. A to, tak? Artur. A bo to jest takie podsumowanie, wiecie, do połowy. Lambert. Piąteczka, Pablo. O, Kuleczka. Jestem czwarty! Ryszard! Zamyka podium! Dawid! Drugie miejsce jest górę, twoje! Jest Mordini! Nie. Jesteś na topie! Jesteśmy najsłabsi! To już ich nie ma! I tak jestem najwyżej z tą siódemką! Tak, a powiem najwyżej jest, nie? Dobra, czas na kolejną konkurencję! Na PS3 też spoko. Nie ma na co czekać, jedziemy kontrolery. Dalej. Tak. Ej, jak teraz kategorię będzie wybierał. Nie dla osób z lękiem wysokości. Baluniada. Po dobrej odpowiedzi możecie przebić balona przeciwnikowi. Po złej wasz balon pęknie. Czas trochę polatać. O nie, o nie! To kategorie. Znajdziesz Sebek, wybierasz kategorię. Ej, bajki! Tak, bajki! Czas na bajki. Mamy bajki. Bajki! Czas na bajkę.
Jak miała na imię żona Homera występująca w serialu animowanym Simpsonowie? Tak. Proszę. Nie! Artur! Ej, to co najszybszy z domu, najgorsze, bogowie! Nienawidzę tej kategorii, możesz sobie wyeliminować kogo chcesz. Ohoho! Będę to oficjalna. Piękny Dawid. Jedna pomyłka i cię nie ma. Jest saperem, łatwo. Sympatyczny bałwanek, bohater filmu pod tytułem... O Jezu, wiem, no teraz ja to też szybko. Wiem. Kurwa, źle nacisnąłem! Nie! Ej, czemu mi nie zaliczyło? Bo to zalicza tylko tym najszybszym. Masz pamięć, jak ktoś jest na remocie, to ma opóźnienie. No. Ja jestem na remocie. Wszyscy jesteście na remocie. Tylko ja nie jestem na remocie. Masz ubezpieczenie na wypadek upadku z takiej wysokości? No właśnie. Teraz pytanie, czy fokusować... Jak nazywało się zwierzątko Fineasza i Ferba z kreskówki o takiej samej nazwie? Kurwa, no nie da się tego nacisnąć. No nie da się nacisnąć tego tak szybko. Wy chyba spamujecie, Zeus. Prawda? Znaczy nie. Ja czekam, żeby to sobie... A to nie wiem czemu. Czemu X był? Który z wymienionych nie należy do grupy pingwinów z Madagaskaru? O kurczę. Źle. Proszę, co? Dawid! Dobrze, kurwa. 0,38, ja nie mogę, jestem w stanie nacisnąć, nie wiem jak wy to robicie, nie mam pojęcia. Weź kogoś, kto ma dwa balony. Weks jest weź kogoś, kto ma dwa balony. Zobacz, ile tamten na dole ma punktów. Weź kto ma dwa balony. Uwaga, będzie strzał. Dobrze! Umarł. To już jest koniec. Nie ma. Nie ma jeszcze Dawida w trąbce. Nie mogą. Jak nazywa się najszybsza na świecie meksykańska mysz, znana z kreskówek Warner Bros. No, nie da się tego tak szybko. Czas wybrać. Ja myślę, że ktoś spojrzy dobrze. Nie, ja chyba muszę spamować po prostu. Da. O kurde, najpotężniejsze ogniwo i co? Nie warto było prowadzić chyba. Najsilniejsze ogniwo odpadły. No to co, no, jedną z atomówek nie jest. No i znowu. Jest! Nareszcie! Dobra, jak to się wybiera tym? Kogo tu załatwić? Ryszarda! Co Ryszarda? Nie, Ryszard powiada! Który jest Ryszard tu? A, tutaj, Ryszard. No dobra, jak się strzela? No i namówili. Pod tym triggerem prawym. Triggerem prawym? Ten dolny. A, dobra, mam. Nie, dobra, to muszę jak tak możesz. Ryszard, to jest masz 6 punktów po prostu. A to nie znaczy, dam cię, że wygram. Dam cię, dziękuję ci, piąteczka dla ciebie. Kiedy wydłużał się nos Pinokio? Wow. Proste. Jop! Wypłakał. Źle odpowiedzieliście. No i co teraz, co nie? I co teraz? Kogo by się poznał? Ryszard? To co? Jak nie wiem, to znaczy ci wyeliminują, nie? Masz rację. Im więcej osób podpadnie, mniej osób będzie kontestować pytania. A kto jest Zeus? Kim jest Zeusem? To ja, więc ja się będę myślał. A ty jesteś pamiętny, już pamiętaj. Nie! Spokojnie, masz jeszcze drugi balon, Lampert. Teraz możesz się poczuć, jedna pomyłka i cię nie ma. Dacho, dzięki za subskrypcję, piąteczka dla ciebie. Jak nazywa się baśniowa bohaterka, właścicielka niesamowicie długich włosów o magicznych właściwościach? Kurde, ktoś był szybciej chyba. Lampert! No, był szybszy. Proszę bardzo. O ty, no i się rozjuszyłem. Masz ubezpieczenie na wypadek upadku z takiej wysokości? Jak ma na drugie imię kaczor Dono? Co? Nie mam pojęcia. No i padam. Jako jedyny odpowiedziałeś, a, źle, czyli, tak? No, czyli nie warto chyba tak spamować szybko, bo... Jak źle odpowiesz, to no, i nikt nie ten... Kto napisał bajkę, leń? Nie mam pojęcia. O Jezu. Brawo, Aten! Ale to było trudne. No i to by było na tyle. Musimy się pożegnać. Wow. Co? Musimy się pożegnać? Clifford to wielki, czerwony. Nie! Jest. Za późno, za późno. Kurde, wiedziałem, ale... M to Ami nie zaliczyło. Artur, patrz, ktoś ma dwa balony. No właśnie, Artur, zobacz, to ma dwa balony. Zobacz, to dwa balony ma.
Jak dwa balony ma tam! Tych, co mają... Dobrze! Który to zrobił? To jest koniec. Lampert? To Lampert! To no nieźle, Lampert! No i. No nieźle, Artur, zapamiętam to! O. Proste akurat. Nic nie będziesz pamiętał. Tyły się solo. No. Tyły solo robisz. No zobacz kto ma. Dobra. No, ale zobacz kto ma dwa balony! Dobrze, jeden na jeden teraz Artur. Naszego dzielnego zawodnika yes. Gromkim Buuuu! Do kogo kaczka dziwaczka chodziła kupować pocztowe znaczki? Do dealera, oczywiste. Patrz, nie zdążyłem Artur. Kliknąć, nie zdążyłem kliknąć. Artur, Mech. Nie no, Artura trzeba się wfokusować, bo tutaj przeciwników eliminuje. No. Sebek, to już nie Artur za dużą wiedzę chyba ma. No, chyba tak. Sebek, pospiesz się, no bo to jest jedna szansa, żeby wygrać. Najlepszy przyjaciel z Kubiego Dupy. Proste. O, wow. Elma. Elma. A, ładnie Sebek. Udało się. Czas wybrać aż... ofiarę. Ciekawe, kogo wybierze. No. Wybierz dobra, jeden na jeden starcie. Nad głową. Uważaj. Kto był ojcem Simby postaci z filmu Disneya Król Lew? Hakuna Matata. Kurde, nie zdążyła! Artur! Nie. Ajajaj. Easy. Siebie. No mogłeś siebie, no Artur, dlaczego nie siebie? Artur! Ted Bundy wygrywa. Gratulacje! Wyrastasz ponad poziom reszty przeciętniaków. Całe 1600 zł. No ładnie. Ojej, jeszcze na miejsce. No stan. Ładnie. Zobaczymy, ciekawe ile dostanie jako pierwszy. 1000. Wow. O kurwa, jak on poszedł do przodu. Artur, jak wyrąbał. Na tym gra. Artur, jak widać, można. Humory dopisują naszym zawodnikom. Zobaczmy, jak będzie po kolejnej. Nie uparzę się teraz fokusować w tym, że wiecie. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Lubicie być w centrum mam uwagi. Niepokojące przeczucie, że wybrańca. Teraz. Wybraniec odpowiada na pytanie, wybraniec? Reszta obstawia punkty. Wytypuj odpowiedź przeciwnika. O, jak dobrze się znamy, to mi się podoba. Artur, która kategoria gry, dawaj! Gry, lecimy. Wspomniał mi się dzień, w którym dostałem pierwszą konsolę. Teraz będzie pytanie pewnie z Dark Soulsów jeszcze. A co, jesteś dobry taki z Dark Soulsów? Nie. Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie? Nie udzielę dobrej odpowiedzi. I musimy powiedzieć, czy teraz powiedzieć, czy nie. Aha, to nie wiem. Ciekawe. Oczywiście, że nie. No cześć, nie wiem w sumie. Że nie. Wszyscy nie. Ile wynosi suma wszystkich oczek na sześciościennym kostce? Ja pierdolę. Nieee! Żądają tego nie obliczy nawet. Dobra. Nie zdążymy. Halo, halo! To... Czy na pewno wiesz, jakie są zielone? Nie, takie łatwe. Ale ja zielony brałem. To są mu jedne punkty! No tak. A tu nie chodzi o kolor, tylko zielone pozycję odpowiedź, co, nie? Tylko... Że zielony strzelałem. Dobra, czy dzieje dobrze, czy źle? Znać odpowiedź? Szczerze mówiąc, to już was nie wam nie wierzę w was. Nie ufam wam. Chociaż... Nie ufam wam! Jak nazywa się główny bohater? Nie wierzę! Kurwa, naprawdę? Naprawdę? Dajesz radę! Takie pytanie, dobrze! A ja dałem nie jeszcze, żeby było... Nie, no nie wierzę, jak łatwo spaść. Odpowiedź nie nazywa. Jak spaść na najniższy poziom? O! No, Pablo! Jak myślicie? O kurde! Dobrej odpowiedzi. Wszyscy chyba jednakowo. Ej, łapiecie, że ja już chyba odpadłem? Naprawdę? Ja już nie mogę brać udziału? Nie, teraz ty odpowiedź. Że Assassin's Creed są. Krzyżacy! Masoni! Nie no, z masonami walczysz. Ale to było łatwe. Kurde. Ryszard nie wierzy. Powiecie co? A jak ja się udzielę złej, to ty też nie dostaję, tak? Muszę dobrej udzielić. Tak, byś wtedy wszystkim zasabotował. No. Tak, ale też bym sobie zasabotował. Będzie znać odpowiedź? O, dajcie na nie.
Dajemy na nim. No tak. Ale ten, ale wtedy też sobie sabotuje chyba. Tak dalej. Jak nazywa się seria konsol? Nie, no nie! Ja pierdziele! Nintendo! Xbox! Xbox! Megazu! Megazu! Nintendo! Nintendo! O, a jednak ktoś się wierzy. Wyszło mu to na dobre. Aj. Wszyscy tylko Blady wierzy. No, ja wierzyłem. Trzeba spróbować, no. O, moja kolej. Nadszedł czas odpowiadania. Czy odpowie poprawnie? Nie, no jak nie odpowiesz, to... Mo... Lambert to miałby nie postawi... odpowiedzieć, on ma wiedzę absolutną, widać po nim. No. Jaki wspólny przycisk mają kontrolerzy? O kurde, czego? Cicho, cicho. Nie podpowiadajcie mu. Nie podpowiadajcie mu. Dobrze. Dobrze. Nie podpowiadajcie, bo chyba zaznaczyłem, że nie trafi. Tak jesteś, nie? Dobra, PlayStation B nie ma. O. Jak myślicie? Czy udzieli dobrej odpowiedzi? Nie no, Sebek jest mózgiem, tak czuję coś. No jasne, no przecież. Dobra. Sebek to mózg, co ma nie odpowiedzieć? Jakiego koloru nie ma na kole ruletki? Ja, no nie. To jest łatwe, łatwe. Co ty zaznaczyłeś? Sebek, co ty zrobiłeś? Ale na jakiej ruletce? No takiej zwykłej ruletce. Nie ma innej ruletki. Takie idziesz do kasyna i ruletkę masz. Nie, on pewnie myślał o ruletce skinów. Aha, dobra, że czas. Ja nie, ja miałem przed oczami w ogóle te wszystkie ruletki, jak on miał przed zawsze... oczami te ruletki skinów, jak się gra. Ja jestem głupi jednak, jak ja jestem tępa strzała. No, czas coś w końcu... Muszę się zgodzić, niestety. Ja, no, on jest mądry. Nieprawda. W którym roku wyszła pierwsza... Oje, 98 czy 96? Kurwa, nie mam pojęcia. 98 czy na jakiekolwiek pytań w naszym programie? Ufałem ci. Ja pamiętałem, że było 98. Dzięki wam. To tak jedno, zaraz padnę jeszcze. O nie, czy na nie możecie liczyć? Jak myślicie, będzie znać odpowiedź? Ja liczę na ciebie. Nie mam pojęcia, no. Liczymy na ciebie. Nie wiadomo co, nie? Czy odpowie? Dobrze odpowiedź. Zależy od pytania w sumie. No właśnie. Za jaką platformę do gier odpowiedzialna? Ciekawe, jaka to jest platforma, co nie? Bardzo źle. Ryszard, coś ty zrobił. Nie, on już sabotuje. Sabotuje już, co nie? Nie, nie wiedziałem, co? Jak nie wiedziałeś? Przecież to jest Steam. Jak ty nie wiedziałeś? Jak to jest Steam? No. On zaznaczył Steama. Właśnie chyba zaznaczył Steama. No, zaznaczył Steama. Nie zaznaczyłem Steama. A co zaznaczyłeś? Nie, nie zaznaczyłem. Co ty zaznaczyłeś? Coś innego zaznaczył. Ubisoft Connect zaznaczył. Nie, nie zaznaczył. O, wow. Ej, kurwa, nie... Nie wiem, jak finał. Ani symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Tak, spaść na sam koniec. Możecie trafić przeciwnika. Za złą sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięzcę. Skam. Nie wierzę. Ja pierdolę, się wybiłem na drugie miejsce akurat teraz. Ojoj. Yes. Patrz, jeszcze szybciej był. Świetnie, wybierz ofiarę. Dawaj, Artura, jest najpotężniejszy. Wszystko jest oczywiste, Marena. No sorry, wybacz mi. Headshot, ale walę. Mydło, które nie zawiera sztucznych barwników ani substancji zapachowych, nazywane jest... Źle! Nie. Brak biały. Wiedzy musi zaboleć. No tak. Pospieszyłem się. Nici przędne pająków, które pod wpływem wiatru umożliwiają pająkom przemieszczanie się, to... No jak ty tak szybko? Artur! No też myślałem, że o babie lato to może być... Nie no, tyrolka. Tyrolka. O, komu będzie strzelać? O co? Kurde, do Davido! Czy to zemsta? Może się zaraz no mówił się na mnie, co mogę powiedzieć. Słuchaj, grałeś do Davido! Zawsze się dobija tych, którzy... Na ratunek przybywa! Nieprawda! Nie, no, nie róbcie tak! Tak się nie robi! Pytanie ratunkowe. No dobra, to Bladiego wezmę. Nie bierz mnie! No nie dorobi się tak! Jak długo trwała najdłuższa czkawka zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa? O ja pierdzielę! Nie, ja nie odpowiadam. Ja też nie. Nie ma ich. To proste jest akurat, bo... Dwa lata? Nie, no co wy? Ja wam od... 60. Świetnie! To było łatwe, 60 lat, no. Kurde. O! Światowa Organizacja Zdrowia WHO ma siedzibę w...
Artur! Nie pozostawiasz mi wyboru. Nie, na Londynie? Nie wiem, gdzie nie ma Bucha o siedzibę. Trzyma się. Zrzucić wyższy bieg. Moc broni rośnie. O! Czego nie da rady pomalować? Spokojnie. Nie zdążyłem. Nie będzie bolało. Bardzo. Amelinium nie da rady pomalować. Jak tego nie ma? Olustel. Ej, nie zabijajcie mnie, ja chcę sobie dłużej pograć, no. Tak się nie robi. No, które miasto nazywane jest miastem Beatlesów? Kurwa, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc. No kurde, tyle spamowałem tego, no że nie mogę. Dobrze, w nagrodę możesz komuś przyłożyć. Nie mnie, no nie zabijaj mnie, nie rób tego, nie zabij go silniejszego. Fair play. Nie obraź się. Przepraszam. Jeszcze nie wszystko stracone. Pytanie ratunkowe prosimy. Oho. Kto się zgłasza? Szklany pojemnik, w którym hoduje się ryby to... Nie wiem. Mordini. No ja kurde, też. Ja też. Dobrze. Zyskujesz dodatkową energię. Ja cię kręcę. Jakie to było łatwe. No to było łatwe akurat. Siły? Jak nazywa się namiętność do kłamstwa i przesady? Piromania. No kurde, no. Piromania. Jakie głupie to było. Stawka rośnie. Teraz dopiero poczujecie moc tej broni. One shit, proszę. Ile waży litr wody w temperaturze 4 stopni Celsjusza? Aha. Ja nie zgaduję. Co? Tyle samo. Jeden litr to 1 kilogram. Nieważne od temperatury. Nieważne od temperatury. Nie, nie, nie! No nie, nie, nie rób mi krzywdy! Proszę bardzo! Tak właśnie, właśnie to jest ja! Bo wiesz, jak no będzie parować, tak, wiesz. No. To jest gęstość inna wtedy. No. Gęstość jest inna, ale no to dlatego też waga jest inna. Wydzielany przez... O kurde. Mordini! Mordini, Mordini, tak chciałeś zaryzykować? Oj, coś to zaznaczyłem. Tak, kliknąłem. To wszyscy na kita są teraz. No tak. Nie, Ryszard jest na dwa. Nie, na kita nie, teraz. Nie, ratunkowe. Wszyscy są na kita. Ja miałem, no na kita, bo ja miałem 71% też na kita spadłem. To jest increasing damage. Gdzie można kupić bardotkę? Co to jest? Ja nawet nie wiem, co to jest. Co to jest bardotka? Lambert. Ale Lambert tu... O mój kolega! Dobra, Lambert, lecisz. Ryzyko. Uwaga! Doceniam odwagę, ale i gówno. Twoja wiedza cię zawiodła. Ci, ta, twoja wiedza cię zawiodła. Ajajaj. To było trudne pytanie, ja też bym nie wiedział. Nie wiem, co jest tam. Na 20%. Ja tu żyję cały czas. Według powieści George'a Orwella cały czas nad nami. Ojeju, jakie łatwe. Nie zdążyłem nawet. Literally 1980. Nie zdążyłem. Ojej. Dobra odpowiedź. Strzel sobie jednego. Nie zdążyłem nacisnąć. No i zabije mnie pewnie. Nie, no dobra. Nie, no. Pozbyć się postaci kobiecych, no offense. Podziękujmy zawodnikom. Ej, zabiło ją. Myślę, że ona ma jeszcze ponad 60, to nie da rady. Nie, zabija już na hita wszystkich. Tak? Ale bez sensu. To jest increasing damage. Dobra, finał. W jakim celu tenisista prosi sędziego o tak zwany czerwony? O wow, ale łatwe. Ej, ja tego nie wiem, szczerze mówiąc. Ja tego nie mam pojęcia. Nie wiem. Jak nie macie pojęcia? Top 3 boje i tak. Dobra, finał. Versus. No dobra, no. Jeszcze nie macie dość? No to podrasowuję Gnata. Co? Które miasto jest nazywane wiecznie? Łatwe, mega łatwe. Dobra. Nie zdążyłem nacisnąć. Czy ale chyba... Skanowałem, przecież wiara. Dwie sekundy miałeś. Ale nie, w sensie musiałem się zastanowić i... Tebie mogę, nie mogę. Dobra, no strzelaj, no. No Artur nie chce nas rozwalić, za mądry. Rzym kwestionowałem. Dobra, ale mamy to w trzy, nieźle. Dlatego wypierdzielasz z kanału zaraz. Wiem. Nagrody. Poziom twoich rywali, to nie wiem, zbyt dobry jest, wywalamy. Nie, no Artur za mądry. No ale nic, Fermbana zwycięstwo dostaje. Zaliczone. Brawo. No. No a nie, co, Artur wygrał? Siema, AB. A ten Artur wygrał. A, taki Arsen, no za mądry jest, ma taką gigantyczną wiedzę. Jak padał, to niech AB wejdzie za mną. Dobra.